Eksplozja i pożar wstrząsnęły wieczorem sosnowiecką dzielnicą Kazimierz. Ucierpiało dwoje dzieci. 3,5-letni chłopiec i 1,5-roczna dziewczynka. Oboje trafili do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Stan zdrowia starszego z dzieci jest poważny. W wypadku młodszego lekarze zdecydowali, że nie ma konieczności hospitalizacji. Karolina Komada. Dla mieszkańców osiedla przy ulicy Sztygarskiej to miał być spokojny dzień i tak było, aż do późnych godzin popołudniowych. Do pracy miałem iść na noc i to była 17 godzina, może 18. Ja myślałem, że Putin atakuje, że rakietę taką rzucił, nie? Jak walnęło to. Patrzę, a tu się pali wszystko. Paliły się komórki lokatorskie. O zdarzeniu straż pożarna została poinformowana o godzinie 18:43. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 5 pojazdów pożarniczych, 19 ratowników. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na podaniu 2 prądów wody w celu ugaszenia pożaru i obrony sąsiadujących zabudowań oraz zabezpieczeniu miejsca lądowania lotniczego pogotowia ratunkowego. Śmigłowiec LPR został wezwany ze względu na ranne dzieci, które w momencie zdarzenia znajdowały się na placu zabaw obok zapalonych komórek. 1,5-roczna dziewczynka i 3,5-letni chłopiec zostali przetransportowani do szpitala w Katowicach-Ligocie. Dziewczynka nie wymagała hospitalizacji. Niestety nieco mniej szczęścia miał starszy chłopczyk, który został w wyniku zdarzenia poważnie poparzony. To są oparzenia drugiego stopnia górnej połowy ciała, przede wszystkim twarzy i głowy. No i w tym przypadku ten pacjent będzie przez dłuższy czas hospitalizowany w naszym szpitalu. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, choć jak poinformowała policja, w budynkach gospodarczych znajdowały się aerozole, które zaczęły wybuchać. W tej sprawie mamy zatrzymanego tatę, czyli ojca tych dzieci i sprawdzamy, co to za substancje, czy ile ich tam w tej komórce lokatorskiej mogło się znajdować. Oczywiście działamy pod kątem poważnego zagrożenia dla zdrowia, bezpośrednio dla zdrowia i życia tych dzieci. Według policji kwalifikacja czynu wciąż może się jednak zmienić. Mundurowi wyjaśniają okoliczności pożaru pod nadzorem prokuratury.